Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Kim jest ten Jezus? Pytali. Ten, który przypisał sobie chwałę Mesjasza, był synem cieśli i pracował w warsztacie wraz ze swoim ojcem Józefem. Widzieli go, jak w znoju przemierzał okoliczne wzgórza, znali jego braci i siostry. Obserwowali, gdy z dziecka przeradzał się w młodzieńca, a z młodzieńca w mężczyznę. A choć jego życie było nieskalane, to i tak nie wierzyli, że jest tym obiecanym. Ellen White, Życie Jezusa. Gdyby ktoś, będąc jedynie człowiekiem, wypowiedział to, co Jezus mówił, nie mógłby być nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, albo diabelskim zwodzicielem. Musisz zdecydować, albo był on i jest Synem Bożym, albo szaleńcem lub kimś jeszcze gorszym. Możesz więc zamknąć go w szpitalu dla obłąkanych, opluć i zabić jako zwodziciela, albo upaść do jego stóp i nazwać go Panem i Bogiem. Jednak daruj sobie protekcjonalne nazywanie go jedynie wielkim człowiekiem i nauczycielem. Takiej możliwości nam nie pozostawił, bo nie zamierzał tego uczynić. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Dlaczego nam, żyjącym 2000 lat po Jezusie, pod pewnymi względami łatwiej jest przyjąć Go jako Mesjasza niż współczesnym Mu ludziom? Czy pod innymi względami jest to trudniejsze teraz niż wtedy? 2. Sceptyczne postawy wobec Jezusa będą się przejawiać do końca świata. Co jest dla Ciebie najbardziej przekonującym dowodem autentyczności Chrystusa i Jego zbawiennej łaski? Jak mógłbyś podzielić się tym dowodem z innymi w sposób, który także w nich wzbudziłby takie przekonanie? 3. W tym tygodniu mówiliśmy m.in. o tym, jak naukowy racjonalizm epoki oświecenia był wykorzystywany jako broń przeciw religii. Jakie inne filozofie i ideologie w naszej kulturze są przeciwne chrześcijańskiej wierze? Jak możesz przeciwstawić się wyzwaniom rzucanym przez ich zwolenników? 4. Wspólnie przeczytajcie 1 Koryntian 1, 18-27. Jakie ważne przesłanie dla wszystkich wierzących jest zawarte w tym fragmencie? Dziękuję.